Dzień dobry, witam Was serdecznie. Zapraszam do rzutu krótką piłką. Dziś, jak widzicie, serwuję do Was nie z biblioteki, tylko na tle swojej prywatnej biblioteczki. Stąd i piłka może nieco inna, ale obiecuję, że serw będzie równie mocny. A opowiem Wam dzisiaj o szufladzie. Jest to bardzo bogata szuflada. Bogata w wiersze impresje, wiersze spotkania z przyrodą, wiersze historie rodzinne, wiersze obserwacje codzienności, a także wiersze obrazy. Ale zanim do tej szuflady wspólnie zajrzymy, chciałabym, żebyście usłyszeli kilka słów o autorce i właścicielce owej szuflady, Magdalena Krytkowska. Magdo, chciałabym, żebyś nam w kilku słowach powiedziała, czym się zajmujesz. No, jest to i łatwa, i trudna odpowiedź. Jestem na emeryturze, ale moja praca zawodowa polegała na pracy z książkami i z ludźmi. No więc trudno mi było się z nią rozstać. No i musiałam sobie znaleźć jakieś zajęcie i po prostu rozwinęłam te pasje, które miałam już wcześniej. Zaczęłam pisać, wydawać zarówno prozę, jak i poezję i zaczęłam malować. Czyli zaczęłaś malować już na emeryturze. Tak, chociaż bardzo chciałam to robić wcześniej, właściwie od dzieciństwa. I co ci przeszkadzało? Brak czasu na pewno, jakieś obowiązki dnia codziennego, praca zawodowa, która mnie bardzo absorbowała, to wszystko nie sprzyjało temu, żeby się oddać tej pasji. Ten krótki fragment pochodził z rozmowy, którą przeprowadziłam z Magdaleną już kilka miesięcy temu na rzecz, czy też na potrzeby ekstra serwu krótkiej piłki. Gdyby ktoś tamtego odcinka nie widział, to oczywiście polecam górny róg ekranu, ewentualnie opis pod naszym filmem. Część efektów pasji Magdaleny widzieliście już w tle tej rozmowy, czyli obrazy, które, jak się domyślacie, są jej autorstwa. Natomiast druga dziedzina, o której Magda mówiła, to literatura. I tu mamy po kolei debiutancki tom poezji pod tytułem Poeta i zwyczajny człowiek, rok 2001. Dalej arkusz poetycki Na granicy światła i cienia, rok 2003. Zbiór fraszek, wydanych razem z Tadeuszem Domżalskim, poetą, serdecznym przyjacielem Magdy, który już w tamtym czasie, gdy książka była wydawana, niestety nie żył, to zbiór pod tytułem Spojrzenia, rok 2009. Następnie były tomiki wierszy Jestem Alice, rok 2014 i Szuflada Świętej Anny, rok 2015. I kolejno zbiór wspomnień rodzinnych Ptaki są wolne, rok 2016, cykl felietonów i wierszy pod tytułem Dziennik pisany jutro, rok 2019 i najnowsza książka, zbiór poezji Zapisana rozmowa, rok 2020. Na przestrzeni 20 lat, które minęły od debiutu, doskonale widać, z jaką swobodą, z jaką łatwością Magdalena żongluje rozmaitymi formami literackimi. Od opowiadania, przez felieton, przez wiersz, po humoreskę, fraszkę, powiastkę filozoficzną, a także na przykład bajki dla dzieci. Oprócz tych stricte literackich form mamy jeszcze mnóstwo artykułów w lokalnej prasie, ale mamy także działalność w Stowarzyszeniu Promocji Sztuki Łyżka Mleka i nie tylko. Natomiast o tym wszystkim przeczytajcie sobie w opisie, może w pierwszym komentarzu pod filmem wkleję jeszcze jakieś ciekawostki z życia Magdaleny. Tymczasem obiecałam, że zajrzymy do szuflady. Proszę bardzo. Szuflada Świętej Anny pełna niebieskiej włóczki, z której coś wydzierga. Zajmie ręce kolejną robótką. Może to będzie szal dla Joachima, może chusta dla Marii. Tego lata znajomy poeta przysłał mi wiersz o błękitnych skarpetach. Doceniam ciepło słów, w chłodne wieczory
Otwieram szufladę. Jestem w Betlejem. Wysłuchaliśmy tytułowego wiersza z książki, którą wybrałam dla Was chyba dlatego, że w niej bardzo wyraźnie, jak w soczewce, widać to wszystko, co charakterystyczne dla twórczości Magdaleny Krytkowskiej. Otóż, jak mało kto, Magda potrafi jasno i klarownie pisać o sprawach skomplikowanych. Potrafi w miniaturowej, skondensowanej formie ująć rozważania o sprawach wielkich. Potrafi lekko, z przymrużeniem oka, z humorem mówić o tym, co trudne. A to jest taka rzadka umiejętność. Brakuje nam chyba jej często i w poezji, i w życiu, tak myślę. I w tym wszystkim jest jeszcze jakaś taka niezwykła czułość dla spraw codziennych, które lekceważymy, omijamy, pomijamy, zapominając przy tym, że to te właśnie codzienne drobiazgi, te wszystkie nieistotności składają się na to, co po czasie i patrząc wstecz widzimy jako całość, jako własne życie, jako swoją przeszłość. Magda świetnie to wychwytuje, dostrzega, nazywa wszystkie te niuanse, drobiazgi, światłocienie, subtelności, proste prawdy, ale chyba zbyt rzadko przez nas dostrzegane. Posłuchajcie proszę tych trzech tekstów. Deszcz. Liczę krople mojego deszczu i oddechy pomiędzy. Robisz to samo. Mogłabym kochać cię w pokoju z kominkiem lub gdzie zechcesz. Łatwo kochać, kiedy się kocha. Za zakrętem. Samotna droga wybiega na spotkanie odpoczywających pól. Na rozstajach strach wypatruje wielkie oczy. Słyszałam księżyc. Był talerzem perkusisty i rogiem trębacza. Przepychał się przez chmury, oślepiał ryby w jeziorze. Powiedziałeś, posłuchaj. Odpowiedziałam, posłuchaj. Nie udało nam się ustalić prawdy. Zobaczcie, jak subtelnie uchwycony jest nastrój, jak trafnie zamknięte w paru wersach i ulotne, i konkretne obrazy, które zresztą w jakimś momencie zawsze i tak stają się niejednoznaczne, metaforyczne, wielowymiarowe. Posłuchajcie proszę innego przykładu. To będzie miniaturka z tomu Jestem Alice. Naczynie. W pustce najbardziej boli to, czego zabrakło. Uważne, czułe spojrzenie na codzienność i zwyczajność, przez które przebijają się przecież uniwersalne kody i prawa natury. Magda przeprowadza nas przez to wszystko od oczywistego konkretu do szerszego namysłu nad tym, co uważa, że jest istotne. W domu, w ogrodzie, na polu, w historiach rodzinnych, no wszędzie tam zawiera się tak naprawdę wszystko. Świat w tych banalnych reprezentacjach w pełni odbija najboleśniejszą ambiwalencję, jakiej poddany jest człowiek, czyli to, że z jednej strony mamy trwałą naturę, a z drugiej strony nasze w niej przemijanie. Wszystko się zmienia i nie zmienia się nic, mówi w wierszu Srebrna Pani. I to jest chyba to. W pisaniu Magdy przewijają się nieustannie pewne motywy. Z pewnością taka urodziniona mała ojczyzna, jest nią Opatówek koło Kalisza, z pewnością rodzinne historie, dom, rodzice, dziadkowie. Oczywiście natura, na którą poetka jest niezwykle wrażliwa i za pomocą której potrafi mówić o pięknie i o przemijaniu. Ale ważnym motywem tej poezji jest także niepełnosprawność, w szczególności znany Magdzie z autopsji problem niedowidzenia, ale nie tylko. Zobaczcie ten niebywale empatyczny fragment wiersza z tomu Jestem Alice, wiersza pod tytułem Zanim zabijesz w kimś nadzieję. Szczęściarzu,
Weź pędzel do ust. Przejdź z zamkniętymi oczami na drugą stronę ulicy. Rzuć się na głęboką wodę ze związanymi nogami. Spróbuj przeżyć jeden dzień, nie chcąc więcej. Magdalena, poetka, pisze piękne, mądre, przenikliwe, poruszające wiersze. Ale Magdalena, malarka, dba o to, żeby jej książki były dopełnione graficznie w sposób doskonały. Maria Kuczara i Rafał Babczyński to nie tylko jej przyjaciele serdeczni, ale także artyści, z którymi poetka od kilku lat współpracuje. Zapytałam ich o to, jak pracuje się z poezją Magdaleny Krytkowskiej. Posłuchajcie. Mam opowiedzieć o tym, jak współpracuje mi się z tekstami Magdy. No, łatwo i przyjemnie. Magdalena jest malarką, więc jej teksty są bardzo plastyczne. Ja w ogóle czytam obrazami, więc Magdaleny teksty mówią do mnie podwójnie. Obrazków jest dużo. Żeby zilustrować książkę, to tylko kwestia wybrać te, które pasują, według mnie oczywiście, najbardziej do danego tekstu. Nie zawsze to jest pewnie zgodne z tym, co autor miał na myśli, gdyż ja mam taki feler, że nie patrzę na to, o czym myślał autor, pisząc dany tekst, tylko co ten tekst robi ze mną, z moimi emocjami, z moją wyobraźnią, z moją wrażliwością. Lubię ilustrować Magdy książki. Zrobiliśmy wspólnie już dwie, z tym, że jedna nie doczekała się druku. Wysłałyśmy ją do Świdnicy na konkurs. Została zauważona, nie otrzymała nagrody, więc w innej szacie graficznej została wydana przez Zaułek Wydawniczy Pomyłka. Magda ma zaufanie do mnie i wygląda to tak, że zostawia mi swoje teksty i muszę z tym walczyć sam. Magda nie ingeruje w ogóle to, co robię. Ja mam taką filozofię ilustrowania, że nie staram się ilustrować, że tak powiem, dosłownie. Staram się stworzyć jakąś równoległą opowieść, która przenika się z tekstem. Czasem go uzupełnia, czasem gdzieś odpływa dalej. Myślę, że w przypadku Magdy jakoś to wszystko się sprawdza. Szczerze zachęcam do zapoznania się z twórczością Magdy Krytkowskiej. Dziękuję. Zachęceni? Mam nadzieję. Ale mimo tego zapraszam Was do wysłuchania jeszcze jednego bardzo ważnego głosu. Bez tego głosu nie wyobrażam sobie realizacji odcinka o Magdalenie Krytkowskiej. Będzie to kobieta, poetka, serdeczna przyjaciółka Magdy, która zna się z nią od 30 lat, ale przede wszystkim, która od niemal początku uczestniczy w jej twórczej drodze, towarzyszy w jakiś sposób. Zanim oddam jej głos, chcę Wam przypomnieć, że jest tutaj możliwość komentowania, jest także możliwość subskrybowania kanału, a jest również możliwość polubienia tego filmu. Za te wszystkie trzy kliknięcia wszystkim Wam dziękuję, ponieważ bez tego nasza piłka nie ma szans potoczyć się dalej. Samo się nie zrobi. Aneta Kolańczyk. Magdalenę Krytkowską znam tak około 30 lat, myślę. 25 z okładem na pewno. I właściwie towarzyszy mi jej pisanie od dawna. Nie chcę powiedzieć, że jestem obecna, czy byłam obecna przy wszystkich książkach, bo tak nie jest, dlatego że poznałam Magdę już jako poetkę, ale wtedy no, miała niewiele w swoim dorobku. Późniejsze książki Magdy to już jest
moja era, czy mój etap. I te rzeczywiście znam. I teraz, jeżeli miałabym powiedzieć kilka słów o tym, jak ja w ogóle widzę poezję Magdy, to przede wszystkim jest ona dla mnie, Magda w ogóle, jest dla mnie poetką codzienności. Ale takiej codzienności niebanalnej, to znaczy nawet z tego, co dla mnie na przykład jest kompletnie bez znaczenia, czego ja nie widzę czy nie zauważam, Magda potrafi zrobić taką perełkę, bardzo często na niewielkiej przestrzeni, bo ona nieraz zamyka to w kilku wersach, robi coś takiego, co no, wprawia mnie w zdumienie za każdym razem, dlatego że ja nigdy nie nauczę się tak patrzeć i tak widzieć. Więc Magda jest dla mnie takimi oczami na świat, który jest dla mnie zamknięty, którego po prostu nie dostrzegam. Ale też jest Magda dla mnie poetką natury, bo to jest też bardzo bliskie. Wiem, że przyroda w ogóle jest jej bliska, kocha ogród, kwiaty. I rzeczywiście to widać w jej pisaniu, ale ona też ma w sobie taki pierwiastek franciszkanizmu. Myślę, że troszeczkę też zahacza o księdza Twardowskiego, chociaż nie jest ta poezja nacechowana w żadnym stopniu religijnością. Ona bardziej patrzy na naturę i widzi jej piękno, to znaczy umie je dostrzegać i umie się nim zachwycać. I to, co też jest dla mnie ważne, co ja też pomijam kompletnie, czego nie widzę, to jest kolor. Magda jest dla mnie poetką koloru. Ona nawet ma ileś wierszy, w których pojawia się kolor bardzo wyraźnie, bo na przykład pamiętam taką Seledynową dziewczynkę. Pamiętam dużo wierszy, w których właśnie różne kolory grają pierwsze skrzypce. Myślę sobie, że ma to też związek z tym, że Magda maluje. I ona, no, mieszając te farby, czy kupując farby, siłą rzeczy zna nazwy tych kolorów, wie, jak one wyglądają i nie tylko przenosi je, czy zatrzymuje je na obrazie, ale również przenosi je do wierszy. I zamyka bardzo często właśnie ten kolor w jakimś tekście, z którego, czy od którego wychodząc, przeprowadza nas w zupełnie inne strony, bo zwykle, znaczy Magdy wiersze są bardzo refleksyjne i tam ta refleksja jest bardzo głęboka. I myślę sobie, nie wiem, czy Magda się nie obrazi na mnie, ale im Magda jest starsza, tym ta refleksja głębsza. I rzeczywiście te wiersze, one nigdy nie były takie pogodne, radosne, bo tam zawsze ukrywały się, nawet jeśli z pozoru były to teksty takie, no, optymistyczne, może tak powiem, to tam zawsze ukrywało się coś, z czym Magda się boryka. Ale teraz, szczególnie to widać w Pani S, widzę bardzo mocno, że ten upływ czasu i to, z czym Magda mierzy się teraz już, kiedy dochodzą jeszcze, no myślę sobie, sprawy związane właśnie z wiekiem, te wiersze zyskują jeszcze większą moc i jeszcze głębszą głębię.